Właściwie to jakby krzyżują się takie we mnie dwie postawy. Badacza, który studiuje, drąży, wszystko jedno, przedmiot, sprawę, ideę, cokolwiek tam takiego się pojawi. A z drugiej strony też coś, co się nazywa ekspresjonistą, ekspresjonizmem. Potrzebuję po prostu wypromieniować, wyrzucić na zewnątrz jakiś pomysł. Mnie najbardziej ciekawią rzeczy niewidoczne, z pozoru niezauważalne. Niezauważalne, bo są albo maleńkie, albo w ogóle są niemożliwe do jakiegoś takiego spenetrowania tak zwanym gołym okiem. No, tak naprawdę sztuka to jest też człowiek. Jego życie, jego wrażliwość. I myślę, że dotykając sztuki, dotyka się siebie. I dlatego mnie to bawi. Bo to wszystko ma sens tak naprawdę przy pracy z ludźmi, no z żywym człowiekiem. Niezależnie od tego, czy on ma 5 latek, 6, czy jest to dorosły człowiek. Lubię dotknąć papieru, może być białego, chociaż wielu ludzi uważa, że biała kartka jest to coś przerażającego. Trzeba ją zapełnić, trzeba ją dotknąć, można ją, nie wiem, ta biała przestrzeń wtedy tak jakoś przeraża. Ale czy ona jest biała czy czarna, tak naprawdę jest to wielka przestrzeń, która się otwiera przed nami i umożliwia zagospodarowanie. Niestety tylko papier, ręka, jakaś myśl, jakaś tam pastela i cisza i coś, co się wydarza. Thank you.